Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Irańczyk w Polsce. Jeszcze raz wracam do was z nowym odcinkiem i będę chciał tutaj teraz dłużej zostać z wami, dlatego że wiem ostatnio co to się działo w moim życiu. Nie było do godzenia z moim trybem życia, który miałem i z moim kanałem na YouTubie. Niestety musiałem zrobić przerwę 10-miesięczną, ponieważ nie potrafiłem się ogarnąć, nie potrafiłem się odnaleźć w tym wszystkim, co się dzieje u mnie, mianowicie zmiana mieszkania, depresja, zmiana pracy, mój związek, przejazd moich rodziców, wszystko, pobyt mojego brata, wszystko tak w dużej mierze się działo w moim życiu, że ja nie potrafiłem wyjść z tamtej rzeczywistości, żeby mieć też przestrzeń w mojej głowie, żeby być obecny dla was. Natomiast plany się zmieniły, nic się nie zmieniło co do to poprzednich spraw, które wymieniłem. To zresztą, no, rodzice byli i wyjechali, brat też był i wyjechał, ale wszystkie inne wątki, które wymieniłem, są obecne jeszcze w moim życiu i staram się dogodzić, staram się teraz znaleźć przestrzeń. Wziąłem urlop dżekański na uniwersytecie, żeby trochę mieć więcej przestrzeni w głowie. Natomiast teraz już jestem. Saharita już wróciła, Sude jest i będziemy razem dla was nadawać więcej. To jest w naszych planach absolutnie. Sahar na pewno planujemy robić wiele ciekawych rzeczy, Sude również. Tak, podczas tych 10 miesięcy, podczas tych 10 miesięcy od stycznia, kiedy ostatni raz nagrałem dla was i oprowadziłem was po moim poprzednim mieszkaniu, po tym czerwonym mieszkaniu, no wiele, tak jak powiedziałem, wiele się działo. Postanowiłem zrobić trochę przerwę w tym wszystkim, co się dzieje, żeby móc lepiej podejść do każdego tematu, do każdego wątku, żeby móc wykazać właściwie moje mój przesłówek najlepiej w każdym z tych spraw, w każdej z tych spraw właściwie udało się. Mogę tak potwierdzić, że mogę tak twierdzić, że się udało załatwić wszystkie trudności, wiele trudności, chociaż większość tych trudności z każdej z tych spraw, żeby móc sobie radzić, bo to jest najważniejsze, żeby wstać, sobie radzić i jeszcze raz być tym plusem na świecie, plusem w społeczeństwie, którym chciałem zawsze być. Udało mi się napisać dziennik, który będę szukać. To znaczy teraz jeszcze nie skupiam się na tym, ponieważ za tydzień, właściwie 16 listopada, mam egzamin certyfikacyjny z języka polskiego. To jest moje drugie podejście, ponieważ pierwszy raz nie zaliczyłem tego egzaminu. Z każdej części tego egzaminu trzeba mieć 60%, a ja z jednej części miałem 40%, a ze wszystkich innych miałem akurat więcej niż 65%. Więc nie zdałem pierwszy raz, jak półtora roku, pamiętacie pewnie, jak półtora roku w kwietniu 2023 roku podchodziłem do tego egzaminu, tak, wtedy nie zdałem. Teraz jeszcze raz podchodzę do tego egzaminu od ponad miesiąca się przygotowuję, więc oczekuję, że już tym razem zdam. Mam osoby, które mnie wspierają w tym, moja pani Kasia, nauczycielka z polskiego, pierwsza nauczycielka właściwie, która jak przyjechałam tylko do Polski i poszedłem na pierwsze kursy języka polskiego, jakby ona od tamtego czasu mnie wspierała i potem znowu zaczyna wspierać teraz podczas tego egzaminu, więc widzę i czuję, że są osoby, które dbają o mnie i nie tylko oczywiście w tych sprawach naukowych, zawodowych, ale i życiowych. Jestem w związku. Od dwóch lat będzie, w lutym będzie 2 lata,
I to też jest bardzo dużym ciepłem w moim. To jest bardzo duże ciepło dla mojego serca. Moi rodzice odwiedzili mnie w wakacje. Udało mi się wyrobić im oficjalne zaproszenie i przyjechali do Polski, wyrobili wizę, przyjechali do Polski i wyjechali. Spędziliśmy piękne 2 miesiące wszyscy razem właśnie tutaj w tym mieszkaniu. Zobaczyli moje mieszkanie. To, co bardzo wisiało mi tak naprawdę na sercu jeszcze, żeby moi rodzice zobaczyli mój dom. Tam, gdzie ja żyję, a w poprzednim mieszkaniu niestety nie udało im się przyjechać i zobaczyć. Więc wiele tych rzeczy, które miałem ogarnąć, a już powoli idziemy do przodu i chcę, żeby też być obecny dla Was. Więc wymyśliłem ten dziennik. Ale jeszcze nie wydałam tego, bo najpierw, tak jak powiedziałam, właśnie wracam do wątku, najpierw chcę zdać ten egzamin, po egzaminie usiądę nad tym dziennikiem, żeby poprawić najpierw, bo miałam taki 30, prawie miesiąc w moim życiu, kiedy wszystko inaczej się toczyło i uznałam, że to jest dobry czas, żeby napisać to, co jest w moim sercu, to co czuję. Więc napisałem to, a planuję wydawać to jakoś w przyszłym tygodniu, w przyszłym roku dopiero, bo wtedy będzie to możliwe, tak merytorycznie, jakbym wszystko miał robić już od połowy czy od końca listopada, to dopiero by się udało w przyszłym roku. Jeśli nie znalazłem wydawnictwa, więc jeśli znacie coś fajnego, to polecajcie. W komentarzach dajcie znać, czy takie rzeczy są dla Was w ogóle znane, takie tematy, bo ja jestem zielony, jestem nowy w ogóle w tych tematach wydawniczych, więc będę się starać, żeby też to robić porządnie i z doradztwem kogoś, kto zna, a na razie takiej osoby nie mam. Tak, pracuję, bardzo dużo pracuję. Pracuję w edukacji, w edukacji i w bezpieczeństwie, powiedzmy. Dla osób przyjeżdżających do Polski, które chcą zostać tutaj. I uczę ich rzeczy, które mogą być dla nich przydatne. Jestem asystentem kulturowym i językowym. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć o moim życiu teraz? Że moje mieszkanie jest fajne. Nie jest aż tak fajne jak poprzednie mieszkanie, ponieważ wtedy mieszkałem na 5. piętrze, a teraz mieszkam na 1. piętrze. A ja lubię tak mieć widok z daleka na wszystko, a tutaj to jest trochę inaczej. Mam widok z 1. piętra, więc trochę bliżej widzę wszystko. A nie ma takiej dalekiej perspektywy. I pobyt moich rodziców był bardzo, bardzo, bardzo udany. Gdy byli u mnie w Warszawie, najpierw przyjechali tutaj, potem pojechaliśmy wszyscy razem do Czeremchy na festiwal. Ja co roku na festiwalu w Czeremsze występuję, teraz już od któregoś roku tam występuję z swoimi warsztatami kulinarnymi, niekulinarnymi, więc w przyszłym roku liczę na to, że bo w przyszłym roku będzie w ogóle 30. rocznica tego festiwalu, co jest bardzo dla mnie ważne. Ten festiwal jest bardzo dla mnie ważny i ja bym chciał robić coś większego w ogóle w przyszłym roku na ten festiwal. Tak, byliśmy razem w Czeremsze, byliśmy razem w Poznaniu, byliśmy razem we Wrocławiu, byliśmy razem w Wolimierzu, w ogóle w wielu miejscach pojechaliśmy z rodzicami, jedynie tylko na północ nie pojechaliśmy, niestety, ale uznaliśmy, że przyjdzie i na to czas. Pytaliście różne rzeczy, bo wczoraj na Instagramie ujawniłem, że mam zamiar wrócić do Was, więc zadaliście kilka pytań. W związku z tym, że gdzie byłem, co robiłem do tej pory i dlaczego mnie nie było, właśnie z tego wszystkiego, z powodu tego wszystkiego,
które zajmowało mnie trochę tak psychicznie i fizycznie właściwie. Jak moi rodzice byli tutaj, ja w nocy codziennie zasypiałam w taki sposób, że nie wiedziałam co będzie, takie miałam zmęczenie codziennie u siebie fizyczne, że totalnie zasypiałam od razu, jakby nie potrzebowałam żadnego myślenia nad tym, że dlaczego coś tam, tak jak teraz na przykład mam, że codziennie jakieś tam zastanowienia nad życiem, co ja chcę dalej robić w swoim życiu i tak dalej, nie miałem. Więc to był bardzo, bardzo przyjemny czas w ogóle. Wakacje były bardzo intensywne i bardzo piękne z obecnością moich rodziców. Moja mama nauczyła się trochę polskiego, zaśpiewała po polsku, Orki z Majorki zaśpiewała dla nas. Trochę podróżowaliśmy z rodzicami, które też to było bardzo, bardzo fajnym doświadczeniem, bo ja nigdy nie miałem okazji z rodzicami jeździć, a wreszcie udało się trochę wsiąść do samolotu wszyscy razem, polecieć tu i tam, odwiedzić brata we Włoszech i no uważam, że to był bardzo, bardzo przyjemny okres. Te wakacje były bardzo przyjemnym okresem dla nas wszystkich. Rodzice tak dużo przeżywali, że dużo przeżyli tutaj, że potem nie mieli czasu, żeby to przepracować, przeżywać to. Bo cały czas na przykład wracaliśmy wszyscy razem z Czeremchy o 19, o 20 w niedzielę, a o 5 rano w poniedziałek oni mieli pociąg do Bielska Białej. Bo tam oczywiście z przyjaciółmi, z Jaczą, z Ewą, z Hejdarem i Elo mieli się spotkać znowu. I potem wracali w środę i w czwartek znowu pojechaliśmy, więc to było intensywne naprawdę i dla mnie i dla nich. Natomiast ja musiałam cały czas pracować również. I to jakby temat mojej pracy też jest szerokim tematem. Na razie tyle mogę powiedzieć, że jest ciężko, ale jest, jakby uważam, że się rozwijam w tej pracy, więc to o tyle dobrze, bo zawsze trzeba się rozwijać w swojej pracy. W poprzedniej pracy nie było tak, więc postanowiłem dać temu basta i powiedzieć, że już nie mogę tam pracować, bo niszczyła się moja dusza. Już z tego wszystkiego, co tam doświadczyłem, czego tam doświadczyłem. Jeszcze chciałem wam powiedzieć o jednej sprawie, która też bardzo, bardzo zastanawiała mnie, bo w dwóch wywiadach, które miałem w październiku, jakoś miałem te wywiady, czy we wrześniu nawet, nie, we wrześniu miałem te wywiady, tak? Z Onetem i z innym blogiem na Instagramie. O tym powiedziałam, wspominałam o tym i potem widziałam wasze komentarze, też nie wiem czy wasze, ale no, wy też tam byliście obecni trochę. Wasze komentarze widziałem, że doradzaliście coś w sprawie obywatelstwa, ponieważ powiedziałem, że zaaplikowałam na polskie obywatelstwo, ale dostałam odmowę, a teraz czekam po prostu, żeby jeszcze raz zaaplikować na polskie obywatelstwo. Natomiast ja już w lutym będzie 8 lat, że mieszkam w Polsce, a nawet jeszcze nie mam karty stałego pobytu, co jest strasznie frustrujące dla mnie, ponieważ no ile można czekać, tak? Mam prawników, mam bardzo dobre źródła, które mi doradzają w tej sprawie, ale po prostu biurokracja na to nie pozwala i nie da się inaczej załatwić moje obywatelstwo niż aplikację do prezydenta jeszcze raz. Natomiast planuję to robić, jeszcze nie wziąłem się za to, ale chcę to zrobić i jeszcze raz poczuć to, że jestem rzeczywistą częścią tego społeczeństwa, a nie tylko chcę tak być, a rzeczywiście jestem, a że będę miał prawa głosu, głosowania i będę miał prawa założenia
swojego biznesu, własnej działalności, czego bardzo mi brakuje rzeczywiście w tym momencie mojego życia, bo nie wszystko to, co jest w moim życiu, jest moim wyborem teraz, ale muszę po prostu dostosować się do wielu innych zasad, które niekoniecznie wywodzą się ze mnie, a są moimi zasadami, i to jest denerwujące. A jakbym miał możliwość założyć własną działalność, to byłoby dużo lepiej. I to właściwie dało mi frustrację, że 8 lat mojego życia spędzam właśnie w miejscu, gdzie nawet jeszcze nie mówię o obywatelstwie, ale nawet nie jestem jeszcze stałym rezydentem, jakby nawet nie jestem, nie mam stałego pobytu nawet jeszcze tutaj, i to powodowało ogromną, ale ogromną frustrację we mnie o tym, jak widziałam, że na przykład moi znajomi z Iranu jeszcze, jak jeżdżą na przykład do Kanady, to po roku dostają kartę stałego pobytu tam, a ja 8 lat już mieszkam tutaj, jakby płacę podatki i jestem, robię, tworzę, jestem częścią społeczeństwa, która rzeczywiście coś chce z siebie dać, stara się coś z siebie dać, a to się nie uda tutaj po prostu, i nie wiem, jak długo to jeszcze potrwa, ale to daje mi bardzo duży ból i no, stres na przyszłość. Teraz już jestem w takim wieku, będę miał 29 lat i będę potrzebował trochę większego poczucia bezpieczeństwa, a nie mam jej, nie mam ich, nie mam go. Nie mam poczucia go, nie mam go, nie mam tego poczucia, więc tak jak widzicie, to wszystko musiało się układać razem i zbudować jakby pewien kształt tego bólu, który jest we mnie od dawna i nie potrafiłem sobie radzić. No teraz też od czasu do czasu mam takie bardziej dołowe momenty, ale do przodu, idziemy do przodu. Kochani, dziękuję wam bardzo, że wysłuchaliście mnie te 17 minut. Będziemy w kontakcie, będę częściej tutaj gadał do was. Mam nadzieję, że nie nudzę. I dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym wszystkim. I że jakie wy macie pomysły dla swojego życia, dla swojego rozwoju. I jakie wy macie utrudnienia dla w waszej drodze życia, które utrudniają wam po prostu być tym, kim chcecie tak naprawdę być. Więc dajcie znać, całuję was w serce. Do zobaczenia.